Jestem? Halo? Halo, jesteś? No to dobrze. Dobra. Włączam. Próbuję uruchomić z powrotem grę. Za to ty, Kasiu, się wymutowałaś jak coś? No, ile mam czekać? No stary, no próbuję, no to nie jest takie proste, jak nie działa ci, nie? Super działa, jak dobrze działa wszystko. Nie działa dalej. Jak tam już działacie, Jasiu? Nie. Aha. Ja sobie pogram na razie tutorial jakiś. Jak się sprawdzało swój IP? Jaki mam aktualnie? Ale co, komputera? Tak. No to wpisz check my IP. Nie pamiętam, strona jest na to. Wpisz check my IP. What's my IP address com? Znów mnie chyba wywali. Co robicie? No ja próbuję uruchomić opcję multiplayer. No nic, jak coś gonił? Gdzie jest gonił? On jest tutaj, czy go nie ma? Nie jestem, no ale no nie grasz. No to czekaj, no zobaczę, no jak coś to może hamachi odpalimy i tyle. Coś jest zjebane zdecydowanie. Nie wbiję na to, wiesz? Chodź hamachi odpalimy. Ja nie wiem, czy ja mam. Kasia, masz hamachi? Kurwa, takie granie. Oryginalna gra i gówno no nie działa. No, najlepiej. Jest hamachi. Ale wiesz co, ja chyba idę na lolka. Mhm. Poczko? Sobie tutaj, spoko, spoko. Dobra. My se tu, nie wiem, może pogramy, no może nie się nie uda i tak. O, co za gówno. No nic, Kasia, to trzymaj się, powodzenia w lolku. No. Jak coś tam pisz na Skype'a. Mhm, spoko. Buziak. Buziak. Cześć, Goniu. No i tak to mniej więcej, moi drodzy, wygląda. Było 500 osób na streamie, jest 50. Co to jest? A, sushi, bo jakaś w ogóle. No, ja muszę jechać z dwóch. Ale co znaczy musisz jechać? Wrócisz? No i co, poszedł sobie? Nie wiem, teraz trzeba czekać na niego, czy nie? Co znaczy muszę jechać? Na ręcznym będzie jechał, czy co on robi? Dobra, pierdolę. To nic, to se sam pogram. W Age of Wonders w takim razie przynajmniej nie będzie problemu z tymi, z IP i tak dalej.
Czekajcie, gdzie jest ta gra? Dobra. Jesteśmy z powrotem. Wy coś piszecie na czacie, czy mi... Aha, bo mi się czaćby najprawdopodobniej w ogóle nie odświeża. I tyle, dlatego nie mam ten... Dlatego nie widzę, wydaje mi się, że nic nie piszecie. Pewnie coś pisaliście, tylko nie działa. Dokładnie. Czat mi nie działa. To możecie pisać do mnie i pisać, tak nie przeczytam. Dobra, ta konfiguracja dalej nie działa. Zajebiście, nie mam pytań. Dobra. Na czym myśmy skończyli? Aha, na tym, że... Co to było? Wysoki elf osadnik, a nie ma tutaj... A nie miałem tu jakichś ninjów do budowania? Kurde, czekajcie. Taran, wysoki elf kapłan. Które to jest miasto? To jest moje główne miasto. Myśmy tu mieli jakichś ninjów takich. Co to jest? A, nie żyje w otchłani. Wysoki elf, wysoki elf, wysoki elf. No nic, to dajemy tu. Dobra, mam nowe umiejętności do zbadania. Tu się tego się nie bada, tylko te się bada. Rozproszenie magii, atak. Grabież zwłok. O, pozwala uzyskać ten kasę za każdą jednostkę użytą. Nie. Armia czeka na twoje rozkazy. Jaka armia? Tu żadnej armii nie ma. Udało mi się zdobyć jakąś fortecę, ale oni już ją zdobyli z powrotem. Aha, jest rzeczywiście jakaś armia. Dobra, idziemy tutaj. Wróżki są. One daleko lecą. Dobra, koniec rundy. Co, będzie mi Minecraft? Nie, raczej nie. Ja nie gram w Minecrafta. Aha, dobra. 6 jednostek się może tylko znajdować na tej armii. Dobra, żeśmy wróżki poszli. A ta gdzie idzie? Też tutaj niech jedzie do tego miasta, co? Też mamy tak, dom wojenny. Możemy coś nowego stawiać. O kurde, jakiś dziki nas zaatakował. O kurde, osadę zdobył, bo nikt jej nie bronił. I tu jeszcze jakieś wilki są. Musicie to wróżki odbić z powrotem. No, dałem trochę ciała, dałem. Dobra, szpital zbudujemy. O, a tu w ogóle można ludzi budować, a nie elfy.
Łaźnie publiczne, to jest dobry zakup do miejsców. Dobra. Mnie interesuje, co ja tu mogę budować, bo mam kapłanka, jeździec jednorożców. O. O, iglica gryfów, to jest niezłe. No i tyle właściwie, co? Jakieś walki zaraz będą chyba. O fuck, a ta poszła sobie z miasta. No przecież on mi je zdobędzie, bo nikogo tu nie ma. Muszę odbić. Dobra, walka automatyczna. Pokonałem ich. No i dobrze. Dobra, wchłonąłem to miasto. Koszt 110 zł. Niewidzianka. Czy ja to mogę produkować? A, wchłanianie, dobra, to jedną turę kosztuje. So, o której będzie arma? No jest napisane chyba w tytule, nie? O której będzie arma. Chciał zobaczyć, jak to miasto się ulepsza, bo jakichś gryfów. 6 szpital, 6 kosztuje. Dobra. Grabież zwłok. Zakończono badania. Gildia Złodziei Cienia. Aha. Zwiększa punkt, liczbę punktów rzucania czarów. To jest niezłe. Ta moja babeczka, to nie wiem, co ona tu jeszcze robi. Aha, ta niewidzianka. Można by było ją tu zrobić. Jedną, drugą. Tak? Aha. X, zaraz będziemy mieli gryfy po tej rundzie. Dobra, festiwal na część przywódcy w mieście Eldaste. Mieszkańcy miasta Eldaste zorganizowali festiwal. Dobra. Wyprodukowano tych odgryfów. Możemy coś jeszcze zrobić? Dom jeźdźców. To co, gryfy możemy robić? Wysoki elf jeździec gryfów. Czemu nie możemy tego... A, bo dobra, bo już mamy pełny ten, dobra. Tu już na pewno nic nie możemy budować. Tu jeszcze 4 dni będziemy budować coś. A tu jeszcze 3. Dobra. Koniec tury. Operacja Cicho Ciemni. Wybierz nowe badania. To jest dziwne, bo to 3 tury to kosztuje. 260 wiedzy, ale nie wiem, czy my mamy tyle wiedzy. Armia czeka na twoje rozkazy. Co, może podjedziemy tutaj gdzieś coś podbić? Co to jest? Relikwiarz rozgromienia. Tu arena, tu wróżki porobili. Aha, dobra. Niewdzianka, muchomorzanka.
Dobra, to gdzieś tu pójdziemy jedną, bo nam się nie wyprodukuje więcej. To są beta testy tego czatu, ale szczerze jest chujowy. Aha, o tym mówicie, o tym czacie dodatkowym. No to różnie to bywa. Dobra. Walkę manualną sobie zrobimy. On mnie zaatakował właściwie i to na przedmieściach, chociaż nie. To jest bardzo ciekawe, bo tylko trzy jednostki ma w tym mieście. Nie wiem, co on planował zrobić. Tych jednostek nie odróżniam kompletnie, szczerze powiedziawszy. Co on rzucił? No i to jest właśnie to. Ja nie wiem, co on rzucił w ogóle, kurde. Co oni mają na sobie za syf? Co oni mają na sobie? Jak ja to mogę sprawdzić? Oleista skóra. No nie wiem, nie mam pojęcia nawet, co to robi. No i tyle, kurde, się dowiedziałem. Dobrze kombinuję, dobrze. To rzucaj na nich. To rzucaj na nich. Dobra. Ci to w ogóle mogą... Czar bym mógł, jakieś kolczaste włócznie. Dobra. A i koniec, dobra, no to zużywam. Czekam turę, tam w ogóle ten relikwiarz lata tu. A, ten relikwiarz w ogóle atakuje, co za jazda. Co to jest za relikwiarz, co to robi? Boska zemsta, zniszcz cały obszar dzięki boskiej mocy. Każda jednostka w promieniu 10 pól. 4 pól od kapliczki otrzymuje obrażenia. Aha, o jaka jazda. Nie mogli odejść, dobra, to teraz się już dowiedziałem. Dobra. No, ten nie ma many, oczywiście, on nigdy nie ma many. I miecza mi się. No i co, koniec. Zatrzymałem chyba na Herosach 2. Co, on się poddał, czy co? Klęska, przegrywasz! Albo on zginął, restart przy tej grze. Autosave. Kurde, dobra. Ten koleś nie może zginąć mój. Zapomniałem. No przecież. Dobra. Myślę, to coś jest nie tak. Czytaj grę. Coś mi tutaj przegrywa. Co dalej z tej gry jest symulator czytania? Jaki symulator czytania?
Co tu jest? Czy tej gra coś tu źle zrobiłem, wiecie co? Muszę uciec z tym bohaterem, tylko coś tu zmaściłem zdecydowanie. No i zajebiście, dobra, uciekaj. Dobra, najpierw tą walka manualna zrobimy, tą babką naszą. Czy mi się ta gra spodobała? Ja po prostu liczę, o patrzcie jakie wróżki mamy. Wydaje mi się, że ta gra będzie fajna, jak sobie w nią pogramy na multi z Goniem, z Kasią i tak dalej. Jakiś kurde relikwiarz, what the fuck w ogóle, co to jest relikwiarz? Rycerze przyszli. Dobra. Nic nie zrobię, to mogę jeszcze tą czary rzucić, nie? No i tyle. Oleista skóra. Ciekawe co to robi. No musiałbym gdzieś poczytać. Dajmy, przyspieszmy mu ten. Dobra. Relikwiarz teraz atakujemy. Kurde, on ma strasznie dużo życia. O, ale nie przeżył tego ataku mojego. Za bardzo. Za 8 tylko dostał. O kurde, a tu jest jeszcze ten mój. A ten skąd się wziął? Niech mi ktoś to powie. To jest druga armia moja. Nawet nie wiedziałem, że tak się da zrobić. Ładna jazda. To ja w ogóle nie wiedziałem, że tu mam drugą armię. Przewijam normalnie. Może gdzieś jeszcze trzecia jest. Patrz, ten relikwiarz przyszedł. Ale dobre to jest. Te moje ruchy też by mogły być przyspieszone, wiecie? Atak z flanki. Dostaje się dodatkowy atak. Atak z flanki, widzicie? Dodatkowy damage był.
koniec, wygraliśmy chyba tą misję. Śmiercionośne świetliki. Nie, no chyba nie, nie, śmiercionośne świetliki to raczej nie. A nie, no mamy to miasto i co ono ma? Gryfy później będziemy robić, a tu co? Ja to zawsze tak buduję wszystko. Wybierz jakąś umiejętność. Operacja cicho ciemni, jeszcze więcej many. No i tak powinno być, żebyśmy mieli jak najwięcej many. Dobra, miasto zostało wchłonięte. Muszą dołączyć do mojej armii. Reska, zbliżamy się do stolicy Gamblak. Otacza ją solidny kamienny mur. Kazałem wybudować kilka machin. Dobra. Jakaś wiocha jest. Dobra, zdobyliśmy jakiś ten, coś tu jest za ołtarz, właściciel go. Dochód 10, dobra. Ale gdzie on tak maszynę obleżniczek da zbudować, bo nie, nie widzę w ogóle. Coś do badania trzeba, operacja cicho ciemni. Tyle wam powiem. Czy już te gryfy tu są? Dobra, mamy gryfy, mamy wszystko tutaj już. Wysoki elf budowniczy. Jeszcze się budują jakieś rzeczy. Dobra. Walka manualna, zaraz zobaczymy. Relikwiarz jakiś wielki. O kurde, jakieś działo.
nic nie możemy strzelić, nie? A, mogliśmy dać wszystkim tarcze. A, oni sami tarcze dostają. O kurde, ale dostał strzała. Fireballa. Kurde, ci mają mało życia. Nie wiem, czemu oni każdego po trochu bije, wiecie? On tych zabił całkiem. Nie wiem, wiecie co, ja to wczytam, bo to nie ma sensu takie coś. Gdzie tu jest wczytanie? Mam nadzieję, że to nie jest po walce. Dobrze, tu jesteśmy, tak? Wybierz nowe badania. Błogosławieństwo. Teraz was otrzymuję, aha. To nas jak przeleci po prostu obok niego? Zajebiste to jest. Nie mam pytań. Jak się wychodzi na powierzchnię? Aha, dobra. To są te czary bojowe, one mogą być niezłe, ale nie wiem, które brać. Przebiegła ucieczka, odkrywam. Wy też się gdzieś tu pojawcie, co? Wróżek nie ma, nie. Tu inne wróżki też lecą. Dobra, zakończ szturę. Wstaje nowy dzień. Ten ma w ogóle mało tych, to ci wróżki nigdy niego dolecą. Nie? Dobra, gryfy się przesuwają. Czat żyje jakoś tak pusto i cicho, no bo taką grę gramy, że nie wiem, nie ma co tu gadać za bardzo, no. Ludzie nie przeżywają i zbytnio po prostu i tyle.
ogóle jakieś te punkty tego wroga, znaczy punkty, miejsca, gdzie on jest. Dobra, dajmy rozproszenie magii jedno. Tu tą armię połączymy, wróżki też tu damy. Może się będzie dało na przykład trzema armiami zaatakować naraz, nie? Ruchomy cel, patrzcie, bo tu jak robimy te czary, to one nam się ulepszają, nie? To jest niezłe. O, nowe badanie, patrzcie, teraz możemy jakieś nowe wybrać. Uduszenie. Wytwarza próżnię, dusząc wybraną jednostkę. 15. Nie wiem, robimy to. Nie wiem, czemu nie mam do wyboru więcej tych jakby umiejętności. To mnie trochę martwi. Dobra, może coś nowego. Chciałbym mieć jakiś fajny czar. Przemiana wybrania jednostkę własną w cień. Dzięki temu staje się ona niewrażliwa na ataki fizyczne oraz może omijać przeszkody. Zajebiste, biorę to. Zresztą niedrogie te badania chyba są. Wzmocnienie precyzji. Wiecie co my potrzebujemy, to chyba te naukowe rzeczy tutaj. Tu damy, żeby badania, żeby się skupili na badaniach, wiecie? Dobra. Tu też, nie, tu można tylko towary. Tu mogą też się skupić na badaniach. Dobra. Tu mogą się na badaniach skupić i tu też może zdobywaj wiedzę. Okej. Jeszcze jakiś czar, super. O! Zasłona dymna odkrywa pole walki gęstą mą, utrudniając walkę na dystans. Wszystko. Niezłe nawet. Klasa piąta. Kurde, mogę tam górą, tymi gryfami mogę to przejąć chyba, bo tu nie było tego. Puste to przecież jest. Zobaczmy, czy to się da przejąć. O, dokładnie. To już jest moje. I co to daje? Teleport. Sąd możesz przynosić jednostki. Aha. Wejdź. A, na drugą stronę tego. Zagunwo. Widzieliście? Teleport mnie przeniósł aż do tego. Aż na drugą stronę rzeki. Kurde, super teleport, najlepszy. Okej, okay, tu tymi gryfami te smoki zaatakujemy. Walka manualna. Chciałbym zobaczyć, jak te gryfy się spisują. Czy one są fajne, czy nie. To ma tylko uderzenie zwykłe. O, dostał strzała. O ile one mają życia? 71. W ogóle to jak się robi ruch, to tu jest napisane, co ten ruch mi da. No i zobaczmy. I co ten gamblak zrobi? Znów zrobił strzała. Jakiś dowódca w ogóle tej armii, czy kto to strzela tymi fireballami? Za 20 dostały. Dobra.
za 16. Potem tu sobie podlecimy. Dobra, runda. Miu ma dalej bana. On dwa dni miał mieć, więc chyba jeszcze ma, nie? Raczej. Ci już nie żyją, to idziemy tych robić. Co to jest za gra? A, to jest taka... Coś jak Heroes 3. No i dobra. I pokonaliśmy ich. Jakichś super czarów. Wygnanie. To zaklęcie może więc im przywołano. Aha. Jakieś wygnanie. Armia znalazła się pod wpływem Boży Gniew. Co to robi? Obrażeń zadało wszystkim. Ładnie. Znów. Aha. Sadyzm. No nic. Moim zdaniem to trzeba chyba zrobić tak. Nie wiem, czy to w ogóle tak działa. Wstaje nowy dzień. Dobra, to co, atakujemy? Najpierw najsłabszymi atakujemy. O, patrzcie, mamy ich więcej. I teraz mamy walkę manualną. Będziemy mieli dużo jednostek na tym. O, widzicie to? Wszystkie moje jednostki tutaj teraz są. Nie tak jak ten. Nie tak jak wcześniej. Ktoś tu rzucili, jakieś gówno, gówno. Gunwo. Gunwo. Ile wróżek my w ogóle mamy? Dobra. Moglibyśmy może jakieś zaklęcie zrzucić, zasłona dymna. Ale to jest na wszystkie chyba, też na przeciwnika i na moje wygnanie. Niczym cień. Zrobię, że jedną z moich jednostek będzie cieniem, może gryfiem. Gryf jest cieniem teraz. Nie wiem, co to znaczy, ale niech będzie. Te wróżki jakieś słabe są, powiem wam. Patrzcie, ci walą po 6, tamte po 3, tu po 7.
Ile ci jeszcze? 20 życia im zostało. Chyba żart jakiś. To jest co? Taran, taranuje coś tam. To dobra, jedziemy nim tu. O, nieźle przejechał. To jest balista i co ona robi? Gunwo, zrzucaj. Za 8. No to kurde, damage śmierci. Musimy bliżej podejść, bo nic się nie jesteśmy w stanie w nikogo strzelić z takiej odległości za bardzo. Zmutowane gryfy też idą. I tyle, koniec rundy. Co ci mi zrobią? Dostałem firewalla. Kurde, oni rzucają to jakieś obszarowe czary. Zabili mi gryfa. No to teraz tak. Asasyni. Dobra. Nawet niezłe te wróżki, jak z bliska strzelają. Kara za odległość minus 50%, a teraz? Kurde, minus 75% za przeszkodę, to głupio zrobiłem ruch. Okej, pięknie. Taranem. Uderzenie, kurde, śmierci. Ten jest jakiś w ogóle zmutowany, bo go zaczarowałem. Widzicie, ten gryf chyba damage'u nie dostaje, czy nie wiem. Pięte uleczenie może tego gryfa, ile on tam ma. Za 25 już ma 57. Tu zjemy tego. Każda jednostka ma koszt utrzymania, więc jeśli masz PIP armię, to musisz ją utrzymywać. Ponadto jednostki same awansują, czego nie było w zwykłym Heroes 3. Aha, ale to, że awansują, to akurat nie jest problem. Mi się nie podoba to, że nie ma jakby ilość jednostek nie ma znaczenia. Znaczy, że nie da się ich budować tam. Wiecie, w Heroesach było to, że można było mieć tam po 200 jakichś jednostek i to była duża armia. A tu nie można mieć dużej armii, bo z tych jednostek można mieć na sztuki tam ileś. I koniec, wiecie o co chodzi. Kurde, te teraz strzelą po strzale tym takim obszarowym. Patrzcie. Chyba, że nie mogą tak często.
On nawet nie złapałem wam tym taranie, z muru rozwala i to mocno. No i te moje czary też by mogły być przyspieszone, bo ja tak w sumie se strzelam. Wysoki elf ten. Nie, nie ma. Dobra, koniec tury. Ale kurde, dostaliśmy chyba z rakiety czy z czego, nie wiem. Dobra. Gryfem przylecieliśmy. I też gryfem, chyba załatwimy ich na omen. No i co, teraz możemy to tylko. No dobrze, że te trzy armie miałem, bo to kurde ciężko taki zamek zdobywać. Chyba koniec, tak? Pokonaliśmy tą misję. No dobra. Wydaje się mi bardziej taktyczna, bo oddziały musisz dobrze ustawić, by ze sobą współpracowały. No właśnie, no o to chodzi. Nie wiem, ja tak wolałem sobie bardziej bawić się w to budowanie, wiecie. No to jeszcze nie jest koniec misji. Aha, miasto czeka na decyzję. No, ja myślałem, że to już jest koniec. Specjalne piechoty przychodzą szkolenia, aha. Nie mam jakichś... Nie wiem. Powiem wam szczerze, że nie wiem co teraz. Co, o co chodzi teraz? Historia wydarzeń może jakaś? Może obiektywy? Menu dyplomacji, panel podglądu. Zadania, budowanie posterunku. Wyzwól sadzawkę praźródeł. A kurde. Tu jest ta sadzawka. A jak ja mam ją wyzwolić? Niech mi ktoś pokaże, bo nie widzę. Omszę jego śmierć, okej. Jeszcze raz. Aha, magiczne jajo, żebym mógł raskarę do sadzawki. No to raskar chodź tu ma. A on musi wchłonąć to. Nie, nie musi wchłonąć. Nie wiem, jak on ma tam niby wejść do tej sadzawki.
A tu jest ten raskar cały, jedziemy na niego. Wybierz nowe badanie. Nocne życzenie. Dobra. Jedziemy z typem. Walka automatyczna, bo nie chce mi się gotowe. Nareszcie, trudno powiedzieć, dlaczego to święte miejsce stało się przyczyną takiego rozlewu krwi. Oczywiście pokonaliśmy tego typa, tak? Wyzwól sadzawkę praźródeł ukończone. Pokaż statystykę. No i oczywiście wygraliśmy z nim. Kontynuuj kampanię, ale my nie będziemy kontynuować kampanii, bo pograliśmy sobie już z godzinkę w tą grę. Myślę, że nam starczy na teraz. Może szkoda, że Gonia nie było, byśmy sobie mogli z nim pograć. Zrobimy sobie przerwę. 3 minuty przerwy, 5 minutes break i ten. No, wyjdźmy z tego. I zobaczymy, w co dalej będziemy grali. Przypominam, Arma coś po 14 będzie, czyli jeszcze za godzinę coś innego pogramy. Do zobaczenia za chwilę.